Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też: Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo. A kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Oto słowo Pańskie. Można by pomyśleć w taki uproszczony znowu sposób, no teraz to już jest jakieś przegięcie ze strony Jezusa. Radykalizm nie do pojęcia. Słowa, które w ogóle nie pasują do epoki, mentalności, świata, w którym żyjemy i tak dalej. Jezus mówi o pewnym radykalizmie. W pewnym radykalizmie nie ma na myśli oczywiście fizycznego okaleczenia swojego ciała. Tak? Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je, odrzuć od siebie. Jeśli twoja ręka jest powodem do grzechu, odetnij ją. Chodzi o pewien radykalizm działania w unikaniu okazji do grzechu. Dlaczego? Dlatego, że Jezus wie, że kiedy popełniamy grzechy, kiedy człowiek popełnia grzech, także z tej materii dotyczącej szóstego przykazania, nie cudzołóż, mówimy nieczystości, że tak naprawdę zatruwa swoje serce, głęboko je infekuje, powoduje, że na końcu nie może tak naprawdę ani kochać Boga, ani kochać drugiego człowieka. Jego serce jest zatrute, zainfekowane. I dlatego potrzebuje pewnego takiego konkretnej formy pomagania sobie w tym, żeby w sercu, w sercu człowieka mogło się pojawić coś, co jest pragnieniem Boga. To znaczy harmonia, ład, porządek. I dlatego Jezus mówi o pewnym radykalizmie, bo czasem pewne formy radykalnych wyborów z naszej strony nas zabolą. Jak na przykład człowiek wie, że ma słabość do tego, że może ulegać nieczystości, na różne sposoby próbuje sobie w tym sobie pomóc, żeby nie ulegać od razu tym grzechom. Na przykład stosując pewne blokady, filtry, pewne radykalne. Po tej i tej godzinie nie oglądam telewizji, nie oglądam internetu. Nie dlatego, że Pan Bóg mi czegoś zabrania, że chce mnie ograniczyć, to, co mówi w tym słowie, ma człowieka zamknąć w jakiejś klatce, jakiegoś żandarma, jakiegoś policjanta, jakiegoś prokuratora, jakiegoś oskarżyciela, kogoś, kto ma pozbawić człowieka prawa do szczęścia, do wolności. Nic z tych rzeczy. To jest oszustwo diabła.
bo Pan Bóg chce dla nas wolności, dziecka Bożego. To znaczy, żeby nie był zniewolony, nie musiał chodzić z taką kulą na łańcuchu uwiązaną do nogi i nie może chodzić, bo tak naprawdę mówi, że jest wolny, ale tak naprawdę jest zniewolony, bo w jego sercu jest ten brak harmonii, nieczystość. Dlatego rozpoczyna się kazanie na górze od błogosławieństw i tego słowa błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystego serca to znaczy posiadający tą harmonię w sercu, ten ład, do którego dąży serce człowieka. Długo czasu zajęło mi osobiście, żeby zgodzić się i uznać, że to, co mówi święty Augustyn w wyznaniach, że niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie w Bogu, że to jest głęboka prawda o człowieku, że najwłaściwszym kierunkiem i sposobem, gdzie człowiek może właściwie odpocząć, znaleźć właściwy sens swojego istnienia, wartość swojego człowieczeństwa, wartość swojego ciała, wartość swojego życia, wartość tego, kim jest jako człowiek, jako osoba, jest to, że ma odniesienie do Boga, że spoczywa w Bogu, w Jego miłości, można powiedzieć skąpany, zanurzony w Jego miłości, w Jego łasce. I tego chce Bóg dla nas. Bóg nie chce nas w czymkolwiek ograniczać, tylko chce nam pomóc, żebyśmy ze swojej wolności nie zrobili karykatury wolności i stali się niewolnikami grzechu, a przez to oddzielali się od źródła życia, którym jest Bóg i Jego miłość. Dlatego Jezus mówił bardzo świadomie o tym unikaniu okazji do grzechu, tego radykalnego pomagania sobie, żeby w sercu mogła być harmonia i ład. I oby to było naszym doświadczeniem. Abyśmy mogli naprawdę powiedzieć, że dzięki temu, że w sakramencie pokuty, w Eucharystii, w relacji z żywym Bogiem znajduję ukojenie swojego serca w zmaganiach, w napięciach, w pokusach, w tym wszystkim, czego doświadczam, ale w życiu, w sytuacjach, ale szukam Boga. Chcę być podłączony do źródła, którym jest Jego miłość i Jego życie. I chcę, żeby moje serce mogło naprawdę do Niego należeć.